Maciej Duszczyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, człowiek, który bada migrację i jest ekspertem w tej materii, a tematem naszej rozmowy jest oczywiście kryzys, jaki mamy na granicy polsko-białoruskiej. Zapraszam gościa do naszego wirtualnego studia. Dzień dobry. Dzień dobry. No to zacznę tak, bo tak się zbieram do tej rozmowy, która chyba dla dużej części z nas nie jest łatwa. Dostajemy takie obrazki z tej granicy. Stoją sobie dwa rzędy uzbrojonych ludzi. Z jednej strony jednostki z oznaczeniami białoruskimi, z drugiej strony takie też bez oznaczeń, w domyśle polskie różne formacje. Między nimi jest ten drut kolczasty, gdzieś przy tym drucie kolczastym, raz bardziej z jednej, raz z drugiej strony, stoją przestraszeni ludzie. Zapytam o, bo znasz sytuację pierwszej fali migracyjnej, tej sprzed kilku lat. Czy tam gdzieś na tych wyspach greckich czy włoskich to podobnie wyglądało, kiedy szła duża fala uchodźców? No bo u nas jeszcze nie możemy mówić, w ogóle nie ma porównania, jeśli chodzi o skalę. Tam to też tak wyglądało, że stali jacyś ludzie z karabinami, nie wiem, spychali ich do morza zamiast do lasu i na bagna, tak jak my to robimy? Znaczy, mamy bardzo różne sytuacje oczywiście. Muszę powiedzieć, że to, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy dla osoby takiej jak ja, która zajmuje się migracjami od lat, też nie jest proste, tak? Znaczy, bo zawsze łatwiej, kiedy mówimy o kwestiach tego typu, kiedy one się dzieją gdzieś daleko od polskiej granicy. Natomiast tutaj mamy do czynienia z osobami, które chcą przyjechać do Polski i również z polskimi służbami, czy z polskimi organami siłowymi, jak Straż Graniczna, czy wojsko, czy policja. Natomiast twoje pytanie jest jak najbardziej zasadne. Otóż tak naprawdę, kiedybyśmy sobie spojrzeli na ostatnie lata, to wydaje mi się, że sytuacja, którą mamy dzisiaj do czynienia, jest tak najłatwiej sobie ją uzmysłowić sytuacją sprzed półtora roku z granicy grecko-tureckiej, Erdogan, czyli przywódca Turcji, też w pewnym momencie zdecydował o tym, żeby trochę zdestabilizować sytuację w Grecji i już nie zdecydował się na to, żeby dostarczyć w pewien sposób, w cudzysłowie dostarczyć, ale pozwolić tym pontonom płynąć najczęściej z tej części najbliżej położonej Grecji na takie wyspy jak na przykład Kos czy Lesbos. Tym razem zdecydował się na to, żeby te osoby przewieźć autobusami do granicy greckiej i po prostu powiedzieć im, tam jest Grecja, tam jest Unia Europejska, spróbujcie tam dotrzeć. I pewnie ja mam w głowie takie zdjęcia też takich, tak naprawdę my je znamy ze stanu wojennego, czy takich dużych zamieszek, pewnie też będzie można je zobaczyć za chwilę 11 listopada w Warszawie, takich wozów bojowych z wodą w środku, które po prostu polewają ludzi po to, żeby nie dopuścić do tego, żeby one podeszły zbyt blisko. I wtedy pamiętajmy, że Grecy zastosowali coś takiego, czyli po prostu w pewnym momencie lali na tych ludzi wodą po to, żeby oni nie mogli dojść do granicy. Ta granica jest też zabezpieczona takimi zasiekami, one są dużo bardziej serio niż te, które są u nas nazywane zasiekami Błaszczaka. Natomiast to jest taka jedna z takich sytuacji, którą ja mogę porównać. I druga to jest granica serbsko-węgierska, która też podobnie w ten sposób wygląda, tam jest też mur i czasami też to się zdarza. Więc gdybyśmy zobaczyli sobie, ponieważ my się oczywiście jako Polacy koncentrujemy na tym, co jest tu i u nas, natomiast po zakończeniu tak naprawdę przerwy pandemicznej, jeśli chodzi o ruchy migracyjne, to mamy zauważalne wzrosty. W przeciągu mniej więcej wrzesień 2021, na wszystkich tych czterech podstawowych ścieżkach migracyjnych, które są z Afryki czy z Bliskiego Wschodu do Europy, widzimy z nas spore wzrosty. Oczywiście wzrost ten na granicy białoruskiej to jest wzrost wrzesień do września o 1700%. Wyobraźmy sobie, kiedy podamy taką liczbę 1700%, to jest jakiś kompletny dramat. Ale jeżeli spojrzymy sobie liczbowo, to jednak jest to dużo, dużo mniej niż na przykład na tym zachodnim kanale migracyjnym, który jest na przykład na Lampedusę czy do Hiszpanii,
czy na środkowoafrykańskim, który idzie przez Lampedusę, przepraszam, tamte Wyspy Kanaryjskie i Hiszpania, tutaj mówimy o Lampedusie i Włochy. Mamy jeszcze oczywiście ten bałkański, no i ten nowy szlak, który jest tym naszym szlakiem organizowanym głównie przez Łukaszenkę, który do tej pory generalnie był bardzo, bardzo, bardzo niewielki. A więc znamy te obrazy, to nie jest nic nowego, natomiast rzeczywiście, jeżeli spojrzymy sobie na te obrazki 2015 roku, te łodzie, które przybijają do różnego rodzaju wysp, to oczywiście takiej sytuacji nie mieliśmy, nikt nie spychał ich do wody, natomiast to, że zawracano w pewnym momencie łodzie w brutalny sposób, na przykład na polecenie Salviniego we Włoszech, to jest też również fakt. Maltańczycy też w pewnym momencie przy zaangażowaniu Frontexu też w pewnym momencie no, łamali prawa człowieka w pewien sposób, tak? Znaczy odpychali te osoby od granic, czyli my to troszkę znamy, natomiast skala tego, co się dzieje, znaczy obrazki, które się dzieją u nas, są troszkę inne. Dlaczego są inne? Z tego powodu, że mamy inne ukształtowanie jednak terenu. Pamiętajmy też o temperaturach za chwilę, tak? Znaczy nigdy nie było czegoś takiego, jak może być za chwilę na naszej granicy, kiedy po prostu będzie mi śnieg, mróz i ludzi, którzy będą w kompletnie innej sytuacji, jeśli chodzi o zagrożenie ich życia. A więc na pewno tutaj, mimo tego, że mamy bardzo wiele podobnych rzeczy, podobnych, można powiedzieć, te obrazki można by sobie pokazać w pewien sposób podobnie, no to jednak wydaje mi się, że pewne odrębności na tej polskiej granicy będą, szczególnie jeżeli się pogoda pogorszy. To jeszcze powiedzmy sobie o tych ludziach, że w przekazie rządowym są to nielegalni imigranci, nielegalni uchodźcy. To stwarza takie wrażenie, przynajmniej mentalne, że ci ludzie nie mają żadnych praw w Polsce, skoro są nielegalni z definicji. Czy ludzie, których widzimy, którzy tam, no, zaczęło się od usnarza, od jakiegoś przepychania, 32 chyba tych osób było tam w tym obozowisku i takiej kłótni, tam nie wiem, pół internetu siedziało nad mapami Google'a, czy oni są po naszej stronie, czy są po tamtej stronie. Czy ci ludzie mają jakieś prawa bez względu w momencie, kiedy postawią stopę na terytorium Rzeczpospolitej, a umówmy się, niektórzy z nich stawiają te stopy dosyć głęboko, bo są znajdowani w Białymstoku, gdzieś chyba ze 2 tygodnie temu zatrzymano całą grupę pod Łodzią, no to już praktycznie w połowie drogi do Niemiec byli. Ci ludzie mają jakieś prawa? Bo mnie zastanawia łatwość pushbacków nawet w momencie, kiedy jeszcze nie przyklepano prawa z tym związanego. Jasne, znaczy usnasz to był taki, można powiedzieć, punkt milowy, ponieważ my z tymi przekroczeniami granicy mieliśmy do czynienia mniej więcej od czerwca. W czerwcu, nawet pod koniec maja, pojawiły się pierwsze osoby. To był taki sygnał, że Łukaszenka zaczyna nas testować. Natomiast wtedy, co mnie bardzo zdziwiło, rząd polski przez wakacje praktycznie nic w tej sprawie nie zrobił, mimo tego, że mógł już przewidywać, że coś tu się dzieje. I usnasz unaocznił ten problem. I w tym momencie, kiedyby... Ja mogę zaryzykować takie trochę taką hipotezę, która jest niesprawdzalna, ponieważ no, historycznie cofniemy się w czasie, żeby zobaczyć, co by się wydarzyło. Natomiast ja mam bardzo dużo argumentów za tym, żeby powiedzieć na tę następującą rzecz. Gdyby usnasz był inaczej rozwiązany, to prawdopodobnie byśmy tego problemu, jaki mamy dzisiaj, nie mieli. Z tego powodu, że Łukaszenka świetnie czyta tego, co dzieje się w Polsce i reaguje dokładnie tak, jak my sobie tego byśmy nie życzyli, a on by sobie życzył. Po prostu widać doskonale w tej grze politycznej, która ma miejsce, której teatrem jest nasza granica. Natomiast pewnie do tego jeszcze wrócimy, ale pytanie twoje jest dotyczące tak naprawdę prawa. I teraz, jeżeli byśmy sobie cofnęli się przed tą ustawą, która w pewien sposób legalizuje pushbacki, a która jest niezgodna tak naprawdę z prawem międzynarodowym, ona jest niezgodna z konwencją genewską, pytanie jest... Mówisz o tym, że ustawa, którą ostatnio Sejm przyjął, jest niezgodna z prawem... Tak, ta ustawa z ostatnich dni, która w pewien sposób legalizuje pushback. I teraz jakby musimy sobie przyjąć pewne takie podstawowe zasady dotyczące prawa. Teraz jeżeli jesteśmy stroną konwencji genewskiej, to każda osoba, czy to będzie Niemiec, czy Irakijczyk, ma prawo wystąpić o ochronę międzynarodową w Polsce. Oczywiście w przypadku Niemca będzie to bardzo jasne, bardzo szybko to się rozpatrzy, on będzie musiał wrócić do siebie. Natomiast jeżeli chodzi o Irakijczyków, to my musimy już sobie zbadać trochę bardziej, czy naprawdę jego
sytuacja, którą nam przedstawi, uzasadnia to, że on może się ubiegać o ochronę międzynarodową, czy nie. I teraz jakby to jest podstawowa kwestia. Każda osoba, jeżeli jesteśmy stroną konwencji, to każda osoba ma prawo wystąpić o status, o ochronę międzynarodową w tych czterech podstawowych rzeczach. Mamy status uchodźcy, ochrony uzupełniającej, azylu i tak zwanej ochrony czasowej. To są cztery podstawowe rzeczy z polskiej ustawy, która również implementuje to, co jest w prawie międzynarodowym. I teraz oczywiście ktoś nie musi dostać statusu uchodźcy, ale może dostać ochronę czasową, ponieważ tylko czasowo nie może wrócić do tego państwa, które na przykład się zdestabilizowało. Więc mamy bardzo różne sytuacje, ale po to, żeby rozpatrzyć tę sytuację, żeby wiedzieć, czy danej osobie się to przysługuje, czy nie, musimy ją w pewien sposób przesłuchać, znaczy ona musi nam powiedzieć, co się dzieje. I teraz jeżeli mamy osobę, która przekracza nielegalnie granice. Nie mówimy o nielegalnych migrantach, ponieważ ja bardzo nie lubię tego stwierdzenia, ponieważ nie wiem, co do końca za nim stoi, tak? Ponieważ ja nie wiem, czy to jest nielegalny migrant, ponieważ nie sprawdziłem, kto to jest tak naprawdę. Ja mogę podejrzewać, że to jest osoba, która prawdopodobnie przekracza moją granicę z jakiegoś powodu, prawda? Prawdopodobnie robi to nielegalnie przekracza tą granicę, ale z tego, że ona nielegalnie przekracza granicę, nie mogę od razu udowodnić, że to jest nielegalne przekroczenie. Znaczy, że to jest nielegalna osoba, ponieważ ona może mieć na przykład dokumenty, przeszła niechcący. Ja wiem o tym, że w tym momencie abstrahuję tego od sytuacji, ale nie można tego sytuacji wykluczyć, prawda? Tak, jakby... Mówisz o tym, że status tych osób jest tak naprawdę nieustalony, jeżeli... Absolutnie, my nie wiemy do końca, kto to jest. My podejrzewamy, kto to jest i to jest oczywista sytuacja. Natomiast oczywiście czym innym jest taka, jeżeli mamy do czynienia z dużym podejrzeniem, że mamy jakiś napór osób w dużej liczbie, którzy chcą przekroczyć granicę, Straż Graniczna, wojsko, policja, każda inna służba, która jest legalnie działająca na danym terenie tego państwa, może siłowo blokować granicę, żeby do tego nie przeszło. Może to robić. I konwencja genewska, i Europejska Konwencja Praw Człowieka to zakłada. Państwo może się bronić. Natomiast jeżeli osoba przekroczyła już tę granicę, czyli znalazła się pod jurysdykcją państwa, to w tym momencie działa już pełne prawo do tego, żeby tą osobę przyjąć i rozpatrzyć jej wniosek, który może być zasadny lub nie. I teraz jeżeli zobaczmy taką prostą sytuację, otóż dla mnie blokowanie fizyczne granicy jest zgodne z prawem, nawet tym, które było przed ustawą. Natomiast odsyłanie ludzi z Białegostoku, ze szpitala, z Hajnówki na granicę już jest nielegalne, ponieważ łamie te wszystkie zasady, o których mówimy. Mamy jeszcze jedną hipotetyczną sytuację, która ta osoba, która ma taką krótką informację, I want asylum in Poland, czyli chcę azylu w Polsce, to jest pewnego rodzaju deklaracja woli. I teraz zgodnie z prawem unijnym, ale również z prawem międzynarodowym, konwencją genewską, z prawem unijnym, czyli kodeksem granicznym Schengen oraz prawem polskim, czyli ustawą o cudzoziemcach, czyli o ochronie tak naprawdę, nie o cudzoziemcach, tylko o ustawie o ochronie, udzielaniu ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, my zawsze w takiej sytuacji musimy przyjąć ten wniosek. Natomiast oczywiście po taka osoba po przewiezieniu do jakiejś jednostki Straży Granicznej musi w pewien sposób być pouczona, co to znaczy. Co to znaczy złożyć azyl. I ona może się wycofać lub nie z deklaracji woli. W języku, który... Ale to jest jej decyzja, Straży Granicznej. Absolutnie decyzja. Ona może wycofać się z tej wniosku i raz Straż Graniczna powinna tą osobę na jej tak naprawdę, po tym, że nie chce składać wniosku, w pewien sposób może dwie rzeczy zrobić. Albo ją przenieść do ośrodka dla cudzoziemców i ją deportować do państwa pochodzenia, jeżeli jest to państwo pochodzenia ustalone, lub też cofnąć ją do państwa, z którego przybyła. Ale nie cofa ją do miejsca, w którym jej życie lub zdrowie jest zagrożone, tylko cofa ją do miejsca, w którym to jest cywilizowanie przyjęte, czyli do przejścia granicznego, prawda? I to jest oczywiście, można powiedzieć, że Białorusi nie przyjmą, ale my musimy dokonać ten gest. Jeżeli pan premier w pewnym momencie i pan minister Błaszczak i cała ta szopka z tym autobusem, czy tirem, przepraszam, który jechał z pomocą humanitarną, nie stał na granicy, to ja bym chciał zobaczyć coś takiego, żeby te osoby, które są przyjęte i nie zadeklarowały statusu uchodźcy, są deportowane, są dostarczane do granicy, pytamy się Białorusini, bierzecie ich czy nie? My mamy wiadomość, że od nas przyszli i to jest ten element mówiący spełnienia prawa. Nie zabierają ich, to znaczy, że Białorusini łamią również prawo, będąc stroną konwencji. Łamiąc prawo stroną konwencji, określamy my ich jako państwo niebezpieczne, czyli to bezpieczeństwo, które czasami się kłócimy z różnymi przedstawicielami rządu, w tym momencie by straciło sens. Ja tak sobie myślę w następujący sposób, że rząd tego nie chce zrobić, bo po takiej sytuacji musiałby uznać, że Białoruś nie jest państwem bezpiecznym. Jeżeli nie jest państwem bezpiecznym, bo nie realizuje przepisów z konwencji genewskiej, to znaczy, że my musieliśmy przyjmować te wnioski na terytorium Polski, prawda? Tak więc wydaje mi się, że to jest taka trochę też gra na takiej
na takiej granicy interpretacji. Dla mnie jest to absolutnie jasne. Ja wiem tylko dalej, co się dzieje. Tak jak powiem, znamy tą sytuację z Grecji, znamy tą sytuację z Hiszpanii i to jest żadne zaskoczenie. I teraz rząd polski, interpretując to prawo, moim zdaniem w sposób absolutnie sprzeczny z duchem tego prawa, ale również z literą tego prawa, dokonuje to, co dokonuje, prawda? Natomiast jakby to jest w pewien sposób jego obrona przed tym, co robi Łukaszenka. Ja nawet jakoś jestem w stanie to politycznie zrozumieć. Prawnie nie, bo mówię, prawnie na pewno jest to złamanie prawa. Więc z punktu widzenia tego, co się dzieje politycznie, jakoś jestem w stanie to uzasadnić, bo musimy się jakoś bronić, tylko że nie ma kompletnie żadnego takiego przekazu mówiącego o tym, gdzie są granice tego postępowania politycznego. Czy granicą jest to, że nie przyjmujemy, że również te dzieci wyrzucamy na granicę, czy nie, prawda? Więc jakby tutaj nie ma kompletnie żadnej debaty. I ostatnia rzecz, która dla mnie jest kluczowa, to kontrola społeczna, czyli nie ma tam nikogo, kto by nam powiedział, czy to jest prawda lub nie. Widzimy jakieś filmiki. Dzisiaj znowu pojawiły się nowe filmiki takie dotyczące, jak to Białorusini odpychają, przepychają na siłę tych ludzi przez polską granicę. Oni chcą się wycofać, ale stoją jacyś umundurowani ludzie z jakąś bronią, bez żadnych informacji, kto to jest, którzy na siłę przepychają przez granicę. I to jest, ja to widzę, ale nie wiem, jakie to jest miejsce, co to za ludzie, kto to nagrał, czy to można dalej puszczać, czy nie, czy to jest na pewno Polska z wczoraj, czy to jest może, nie wiem, Litwa sprzed 5 dni, czy miesiąca, także ja mam duży problem z tymi informacjami, ponieważ do końca nie jestem w stanie ich zinterpretować. Gdyby to byli ludzie, którzy prowadziliby kontrolę społeczną, czyli dziennikarze, ja wtedy mógłbym powiedzieć, tak, rzeczywiście, to jest łobuzerstwo, puszczamy dalej i musimy zrobić z tym wszystkim jakikolwiek porządek. Tylko wydaje mi się, że rząd tego, dzisiaj tak sobie mogę domniemywać, że rząd tego nie chce, ponieważ musiałby w pewnym momencie przyznać to, co powiedziałem przed chwileczką, że Białoruś nie jest państwem bezpiecznym, bo zgodnie z prawem łamie zasady konwencji genewskiej, a więc odsyłanie ludzi na terytorium Białorusi grozi ich życiu i zdrowiu, czyli musimy niestety albo stety ich przyjmować i rozpatrywać ich wnioski i zgodnie z prawem deportować lub dostarczać z powrotem na przejście graniczne z Białorusią. Ja wiem, że to jest trudne. Ja wiem, że to jest trudne. Opisuję pewnego rodzaju, opisuję sytuację, tak jak mnie zapytałeś, żeby to było zgodne z pewnym prawem i z taką analizą sytuacji, która dzieje się na granicy dzisiaj białoruskiej. A powiedz, w jaki sposób w takim razie, bo powiedziałeś o tym przykładzie Niemca, który chciałby azylu w Polsce, czy my w Polsce bądź w Unii Europejskiej mamy jakieś listy kwalifikacyjne, jeśli chodzi o to, które państwo uznajemy za bezpieczne czy niebezpieczne? Bo swego czasu, i to jakby jest doświadczenie polskie, do 90 roku Polska była uznawana w większości państw Zachodu za kraj niebezpieczny, niedemokratyczny, dybiący na własnych obywateli i gdzieś na przełomie 89-90 po przemianach w Polsce z takich list spadała. Pytam dlatego, że poza tą narracją, że ci migranci są nielegalni, co jest oczywistą bzdurą, bo migracja może być nielegalna. Człowiek to raczej jest z założenia legalny. To druga część tej narracji rządowej to jest taka, że przecież na Białorusi wiedzie się tym uchodźcom znakomicie, to jest fajny kraj. No i niby dlaczego mamy ich wpuszczać, skoro mogą sobie posiedzieć na Białorusi, już uciekli przed swoją wojną? To jest case by case, tak? Z całą pewnością mamy na Białorusi, nie chcę przeszacować ani niedoszacować, ale myślę, że kilkanaście tysięcy obywateli różnych państw, czy to afrykańskich, czy na przykład z terytorium Iraku, którzy na przykład są studentami, pracują w różnych firmach, którym pewnie nic się nie dzieje. I to mogą być obywatele tych samych państw, których również obywatele są na naszej granicy. Tylko że to nadal nie uzasadnia nas sytuacji, w której to możemy Białoruś uznać jako państwo bezpieczne lub nie. Bo jeżeli mamy już dzisiaj fakty tak naprawdę, za tym, że jednak Białoruś, tych ludzi, znaczy służby białoruskie, bo o to tak naprawdę chodzi, te osoby prześladuje, odpycha ich, widzimy te filmiki, to możemy już natychmiast uznać te osoby, że ich życie lub zdrowie na terytorium Białorusi jest zagrożone, ponieważ one zgodnie z prawem międzynarodowym nie zapewnia im jest jakakolwiek szansa funkcjonowania na Białorusi, która pozwoliłaby nie narażyć ich życia i zdrowia na niebezpieczeństwo. Więc jeżeli to już wiemy,
prawda? No to mamy przeświadczenie o tym, że Białoruś w tym przypadku nie jest państwem bezpiecznym. Ale znów musimy to potwierdzić w relacjach tych ludzi, których przyjmiemy u siebie. Tylko na tej podstawie możemy stwierdzić, czy państwo istnieje, czy nie. Możemy to mieć na podstawie iluś tam różnego rodzaju wniosków, złożyć na przykład do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, mówiącego o informacji o tym, że Białoruś łamie prawo. Co prawda Białoruś nie jest akurat tutaj stroną tego, ale możemy dochodzić w innych miejscach prawa międzynarodowego, pokazując o tym, że Białoruś nie jest państwem bezpiecznym. Tylko ponownie, ja uważam, że rząd polski nie chce tego zrobić, ponieważ konsekwencja tego typu działania byłoby to, trzeba byłoby przyjmować wnioski od tych osób, które na terytorium Polski z Białorusi się znalazły. I tak jak powiedziałem, ja politycznie to rozumiem, ale jeżeli pytasz mnie o prawo i jak to powinno wyglądać, to ja trochę to opisuję w taki sposób, jak to wygląda. Tak samo trochę jak Grecy nie przyjmowali na granicy z Turcją, jak na przykład również, no nie oszukujmy się, tak, Włosi również tutaj no, mają trochę za uszami w tej sprawie. Więc czym innym jest trochę takie dzisiaj prawo międzynarodowe, które bardzo jasno opisuje, bardzo klarownie, i tu nie ma w ogóle moim zdaniem miejsca do jakiejkolwiek dzisiaj już interpretacji tego, z czym mamy do czynienia, od pewnych realiów, z którymi się dzisiaj borykamy. Też mówimy o czymś takim, co nazywamy, że mówimy o tym, że mamy do czynienia z czymś, co jest nazwane wojną hybrydową, prawda? Więc jakby coś, ja tego terminu nie rozumiem. Znaczy wiem, co to jest wojna hybrydowa, przeczytałem ileś tam różnego książek na temat wojny hybrydowej, natomiast to, czym mamy dzisiaj do czynienia granicy, z całą pewnością żadną wojną hybrydową nie jest. Teraz muszę powiedzieć ciekawe, wczoraj wracałem samochodem z Gdańska i mam taki zwyczaj, że słucham, kiedy jadę najczęściej sam, słucham Radia Maryja i jestem ciekawy, co na ten temat mówi się w takim medium Tadeusza Rydzyka. I teraz był wywiad z profesorem z Uniwersytetu imienia Jana Kochanowskiego z Kielc, który w bardzo dobry sposób opisał tą kwestię, tak? Mówiąc o tym, że jeżeli mamy do czynienia z wojną hybrydową, to jak nazwiemy coś, co będzie naprawdę jakimś elementem wojny zbrojnej, z jakimś dodatkowym elementem medialnym i tak dalej, prawda? Jak nazwiemy coś, co będzie? Jeżeli mamy dzisiaj do czynienia z wojną hybrydową, to jaki jest następny krok? I on moim zdaniem bardzo dobrze to opisał. Jego zdaniem, ja jestem tego samego zdania i bardzo fajnie, że mój pogląd czy moja wiedza została potwierdzona w wywiadzie w Radio Maryja, mówiąc o tym, że żadną wojną hybrydową nie mamy miejsca dzisiaj. Mamy do czynienia z konfliktem politycznym, tak jak również ten pan profesor to opisał, z konfliktem politycznym, którego teatrem jest dzisiaj granica białorusko-polska. Natomiast nie używajmy tego słowa wojna hybrydowa, bo jeżeli by naprawdę do czegoś doszło kiedyś między Rosją a Polską, a Polską a Białorusią, to jak to nazwiemy? To słowo się kompletnie zdezaktualizuje, nie będziemy mieli jak nazwać tego, co będzie dużo groźniejsze niż to, co dzisiaj mamy do czynienia. Także ja trochę też apeluję o jakieś takie używanie słownictwa. Jak samo, nie używajmy nielegalny migrant, mówimy nieudokumentowany migrant. Wiem, że to jest trudne słowo, ale staramy się posłuchać językiem, którym nam opisuje rzeczywistość, a nie jakąś hipotetyczną kompletnie sytuacją, bo tak naprawdę strasznie się zgubimy w tym momencie, kiedy będziemy mieli do czynienia z poważnym konfliktem. Wojnę hybrydową mamy na terytorium, mamy do czynienia między Ukrainą a Rosją. Tam mamy wojnę hybrydową, gdzie mamy działania zbrojne i wszystkie zielone ludziki i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj na terytorium, na granicy nie mamy wojny hybrydowej, mamy naprawdę poważny konflikt polityczny i to nie tylko między Białorusią a Polską, tylko między Unią Europejską a tamtą stroną wpływów Władimira Putina i tak powinniśmy się moim zdaniem tym posługiwać. Przepraszam, że zrobiłem taki wkręt, ale wydaje mi się, że on jest istotny do zrozumienia tego, co się dzieje na granicy. Myślę, że to jest sytuacja na granicy padła ofiarą zjawiska, które w ogóle dotyczy naszej polityki i dyskursu publicznego, a mianowicie jakiejś takiej hiperbolizacji języka z jednej strony, a z drugiej strony łapania tych kalek. Wojna hybrydowa to takie popularne słowo, to dlaczego by jakiegoś kłopotu nie nazwać wojną hybrydową. Maćku, pytanie od widzki naszej. Co zmienia w sytuacji migrantów to, że przekraczają granicę w innym miejscu niż przejście graniczne? Bo są głosy, że sami narażają się na wywózkę. Czekaj. O, już głosu przez chwilę. To w takim razie tak naprawdę nic nie zmienia. Oczywiście zmieniałoby to w takim kontekście, gdybyśmy byli w stanie my udowodnić, że dana osoba mogła przekroczyć granicę na przejściu granicznym, a nie zrobiła tego. Gdybyśmy mogli to udowodnić, to tak, to jest w momencie, jeżeli przyjmujemy ją, znaczy
znajdujemy ją w Białymstoku na przykład, prawda? I mówimy o tym, gdzie pani przekroczyła granicę. No, nielegalnie, ale mogła pani na przejściu granicznym, prawda? Dlatego to jest, my mamy podejrzenie o nielegalnej przekroczeniu granicy. To jeżeli byłaby taka możliwość, byłoby ok. Ale ja nie znam przypadku, nie znam przypadku takiego, w którym w tym ostatnich kilku miesiącach grupa migrantów starała się przekroczyć granicę na przejściu granicznym. Dlaczego? Bo Białorusini ich do tego nie dopuszczają. I to jest podstawowa informacja. Jeżeli dana osoba może stwierdzić, a to widzimy na różnego rodzaju filmikach, jeżeli możemy stwierdzić, że dana osoba nie mogła przekroczyć granicy na przejściu granicznym z tego powodu, że była tam niedopuszczana przez służby państwa, na którego się znalazła, to przekroczyła granicę w pierwszym możliwym miejscu, w którym było to możliwe. Jeżeli to było bagno, to było to bagno, jeżeli las, to las, obojętne, prawda? To jest trochę, wyobraźmy sobie taką sytuację, żeby to unaocznić, tak? Ktoś, kto ucieka przed śmiercią z Libii, wsiada na tą łódkę i przedziera się do Europy, prawda? I w tym momencie ta osoba nie wpływa do portu, gdzie jest przejście graniczne, które jest po drugiej stronie wyspy, tylko ląduje na plaży, prawda? I teraz, czy my jesteśmy w stanie powiedzieć o tym, że ta osoba mogła przepłynąć na drugą stronę wyspy? Może mogła, ale my tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Ja zakładam to, że jeśli ta osoba już dotarła do tego, to po prostu wysiada na tej plaży i szuka pierwszej możliwej osoby, która może złożyć wniosek o azyl. I to jest zgodne z prawem. Czyli to w pewien sposób zmieniałoby tylko i wyłącznie w tej sytuacji, gdybyśmy mogli pokazać, że te osoby mogły chcieć przekroczyć granicę na przejściu granicznym. Ponadto to sobie mogą domniemywać. To oczywiście domniemywanie nie jest do końca prawidłowe, ale jeżeli mają argumenty za tym, że na przykład ich osoby, które były podobne jak one, spróbowały złożyć wniosek na przejściu granicznym i były zawracane, to wtedy mogą starać się zrobić to w inny sposób, a mamy udokumentowane dziesiątki, setki przypadków, na przykład z Kuźnicy Białostockiej, z przejścia granicznego, czy z Dorohuska, w których to nie przyjmowano wniosków na przejściach granicznych od na przykład Czeczenów czy innych obywateli, tylko odmawiano im przyjęcia tego wniosku. A więc sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Gdybyśmy my to robili wcześniej, znaczy zgadzali się na przyjęcie tych wniosków, dzisiaj bylibyśmy troszkę w innej sytuacji. Gdybyśmy przyjęli ludzi z Usnarza, tak jak powiedziałem, prawdopodobnie byśmy byli w kompletnie innej sytuacji. Napędziliśmy sobie tą koniunkturę, bo dlaczego wybuchła ta cała sytuacja? Z tego powodu, że w pewnym momencie nie rozwiązaliśmy szybko problemu z Usnarza i Łukaszenka zorientował się, aha, można grać tą kartą. To natychmiast, jeżeli Usnarz jest takim świetnym sposobem, to natychmiast uruchamia Usnarz 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, prawda? Jeszcze do tego można kasę zarobić. Jeżeli Straż Graniczna wywiozła tak zwane dzieci z Michałowa na granicę, to natychmiast ruchem Łukaszenki było co? Dostarczać rodziny z dziećmi. Jeżeli to działa, no to dlaczego tego nie robić? Gdybyśmy przyjęli te dzieci z Michałowa i zaopiekowali się nimi, to Łukaszenka dokładnie by wiedział, że tą kartą nie opłaca się grać, bo medialnie nie jest w stanie na tym wygrać. To jest wojna medialna w dużej części, prawda? Czyli my w pewien sposób na własny rachunek, na własne życzenie robimy sobie problem. Bo gdybyśmy te dzieciaki zaopiekowali, prawda, to by nie było tego medialnej awantury. Nikt by nie mówił, gdzie są dzieci z Michałowa. Jeżeli Łukaszenka usłyszał, gdzie są dzieci z Michałowa, to co zrobił? Natychmiast puścił następne dzieci, skoro można grać tą kartą. Gdyby te dzieci były zaopiekowane, prawda? Gdy można było pokazać dzieciaki w ośrodku dla uchodźców, to w tym momencie już by nie było takiego prostej gry przez Łukaszenkę. Oczywiście musieliśmy od razu powiedzieć, słuchajcie, my żeśmy się nim zaopiekowali, ale pamiętajcie o tym, że jeżeli Łukaszenka was wykorzystuje i wasze dzieci mogą już nie mieć takiego szczęścia i mogą umrzeć na tych bagnach na granicy. Pamiętajcie o tym, bo to musi być spójne oczywiście. Nie można tylko i wyłącznie jednego zrobić bez drugiego, bo tak naprawdę będzie mieć za chwilę problem, bo się za chwilę okaże, że proszę bardzo, wystarczy się przewieźć dzieci na granicę polsko-białoruską i za chwilę one będą w Niemczech. Takiego rzeczy oczywiście trzeba uniknąć. Tylko że to trzeba mieć w pewien sposób spójną politykę. Wydaje mi się, że dzisiaj my mamy element tej polityki, a drugiego brakuje. I Łukaszenka to świetnie wie i po prostu tam i gra jak chce. I to jest ten problem moim zdaniem na dzień dzisiejszy. O polityce, proszę Państwa, porozmawiamy zaraz po krótkim muzycznym oddechu. Nigdzie Państwo nie uciekajcie, my też nie uciekamy. Zaraz wracamy. Reset Obywatelski, po przerwie wracamy. Naszym gościem nadal jest profesor Maciej Duszczyk,
do niedawna prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, a dzisiaj w roli eksperta od polityki migracyjnej, którą się zajmuje zawodowo. No to do polityki, bo jak obserwuję to, co robi polski rząd, to mam takie wrażenie bezradności i braku koncepcji. Z kolei jak czytam maile, którymi nas tam wrogie ośrodki wiadome zasypują ze skrzynki Dworczyka, no to widać, że tak naprawdę rząd zastanawia się nad tym, w jaki sposób kryzys migracyjny przekuć na sukces na rynku wewnętrznym. Najlepiej na budowanie poczucia zagrożenia, co jest jakby pieśnią niezbyt nową w wydaniu PiS-u. No ale może my zadajemy sobie pytanie, co powinniśmy zrobić. Pojawia się koncepcja, że może powinniśmy z tym Łukaszenką porozmawiać tak, jak swego czasu Unia Europejska porozmawiała ze wspomnianym przez ciebie Erdoganem, czyli ułożyć się, żeby on tam zatrzymał u siebie, może mu zapłacić, tam nie pamiętam, Unia Europejska chyba za 3 miliardy. 6 miliardów rocznie. To nie doszacowałem, nie pamiętałem dokładnie. No to może trzeba temu Łukaszence, biorąc pod uwagę, że jednak skala jest inna, to nie wiem, jakiś miliard rzucić i niech nas chłopisko pozbawi kłopotu. Pewnie tak. Znaczy myślę, że nawet, że Łukaszenka by pewnie taniej to zrobił, bo pewnie wystarczyłoby wycofać sankcje i powiedzieć o tym, że jesteś fajny chłop. Jak to kiedyś mówił jeden z byłych marszałków Senatu, taki ciepły człowiek, masz takie radosne oczy, prawda? I pewnie by to wystarczyło. Myślę, że facet jest też mocno, ma dobre opinie na temat swojej osoby i pewnie jakieś takie pochlebstwa pewnie by mogły nawet wystarczyć. No ale powiedzmy poważnie, tak? Znaczy, co możemy zrobić? Pamiętajmy o tym, że różnica między Erdoganem a Łukaszenką jest jedna zasadnicza, z tego powodu, że Erdogan korzystał z tej fali migracyjnej, która u niego się znalazła. Natomiast tam sytuacja była troszeczkę inna. Po pierwsze, jemu migranci na wschodzie tego państwa bardzo pasują, z tego powodu, że są przeciwwagą dla Kurdystanu, który tam przejdzie z obok, prawda, więc może sobie świetnie grać, bo chciałby bardzo, żeby tam się ci migranci osiedlili, bo byliby absolutnie przeciwwagą dla Kurdystanu, dla Kurdów, którzy tam przecież funkcjonują. I jemu oni są tam potrzebni. Natomiast z drugiej strony wtedy, kiedy widzi o tym, że mógłby sobie zagrać tą grę, no to on po prostu pozwala im w pewien sposób przedostawać się na granicę grecką i trochę to organizuje. Ale on ich nie ściągnął na te miejsca, znaczy nie korzysta finansowo z tego, znaczy korzysta państwo, te 6 miliardów idzie na różnego rodzaju tam inwestycje. Pewnie uwłaszczają się również i, ale tego nie wiem, tak, no ciężko by powiedzieć, mogę tylko domniemywać, jak to tego typu państwach wygląda. Natomiast w przypadku Łukaszenki pamiętajmy o tym, że to jest zorganizowany proces. Czyli są firmy, które z tego, co mówią opozycjoniści białoruscy, tak to wygląda, wiemy o tym, ta cała operacja śluza, którą pewnie już większość naszych słuchaczy też wie, z czym mamy do czynienia. Czyli tak naprawdę odpowiada to służby specjalne tego państwa, organizują cały ten proces. Czyli jest to kompletnie coś innego, niż to było w przeszłości. A więc z Erdoganem można było się w jakiś sposób dogadywać, to myślę, że z Łukaszenką nie powinniśmy, bo koszt społeczny tego będzie straszny. A więc my trochę też mam takie wrażenie, że trochę się nie uczymy. Tak? Znaczy rozmawialiśmy z Kaddafim, rozmawialiśmy z Husseinem, rozmawialiśmy z Erdoganem, chcielibyśmy rozmawiać z Łukaszenką, to znaczy co dalej? Tak? Znaczy jak będziemy szantażowani przez nich? No przecież jeżeli będzie można sobie z tych procesów migracyjnych mieć jasną korzyść, no to każdy nas będzie za chwilę szantażował. No to jaka jest wyjście z tego? Znaczy co jest day after? Znaczy ja nie wiem, tak? Znaczy jeżeli zaczniemy teraz jeszcze, przeniesiemy ten punkt dalej, czyli zaczniemy rozmawiać z Łukaszenką, to jakiś też kolejny etap? Znaczy co można nam zrobić? Jak można nas obrazić? Kogo można aresztować? Może czy naprawdę tak jak kiedyś Rosjanie z Estończykami, może służby z białoruskie wpadną do Białegostoku, aresztują wojewodę i go przeniosą do Mińska, prawda, i tam zrobią jakiś pokazowy proces, nie? Przepraszam, że już bardzo daleko i taki science fiction trochę robię, ale pytanie, gdzie jest ta granica? Dla mnie granicą jest w tym przypadku taka sytuacja, w której to aresztowano, ja wiem o tym, że oczywiście, że nasi, my musimy brać pod uwagę to, że mamy mniejszość polską na Białorusi. Ja sobie zdaję z tego sprawę, tylko pytanie jest, gdzie możemy dalej iść na ustępstwo? Mniejszość polską, której liderzy są w więzieniach. Aresztowani, szkoły zamknięte, środki nie wolno przekazywać, uznani za agentów wpływu Zachodu i tak dalej, i tak dalej. No i jak daleko jeszcze, prawda? Znaczy, ja tak jak powiedziałem, no,
W tym przypadku wydaje mi się, że byłbym bardzo ostrożny z dyskutowaniem na temat migracji z Łukaszenką, bo wydaje mi się, że on przekroczył jakąś taką kompletnie widzialną granicą, o której powinniśmy rozmawiać z tego typu osobą. Ja nie wiem, jakie jest rozwiązanie, ale ja nie jestem ministrem czy wiceministrem spraw zagranicznych, żeby budować różnego rodzaju scenariusze. Pokazuję tylko i wyłącznie to, czy możemy z nim rozmawiać na temat rozwiązania problemu na granicy. Moim zdaniem nie, natomiast robione są kilka fajnych rzeczy, pamiętajmy o tym. Otóż z ostatnich kilku dni jest wreszcie to, o czym ja mówiłem od 2 miesięcy, mówię, tak? Od 2 miesięcy w wywiadach, w prasie, w telewizji opowiadam, w różnego rodzaju mediach opowiadam, co należałoby zrobić i widzę, co się dziać. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale wczoraj Irak zakazał funkcjonowania przedstawicieli z Białorusi w 2 miejscach, w Bagdadzie i w drugim mieście, prawda? To jest super informacja. To znaczy to, że ktoś dotarł do szefa Iraku i do nie wiem, czy do prezydenta, czy premiera, ale na pewno do kogoś ważnego w Iraku, że oni na ten krok się zdecydowali. Okazuje się, że im się bardziej opłaca jednak wykluczenia z Unii Europejskiej niż z Białorusią. Dzisiaj mamy zamach na prezydenta Iraku, na premiera Iraku. To jest coś, co rzeczywiście jest niepokojące, to jest nasza kwestia destabilizacji. Nie łączę w ogóle tych kwestii dwóch ze sobą, żeby była jasność, natomiast ten kraj ma też spore problemy, a zdecydował się na to, żeby jednak z Białorusi trochę pokazać, że nie do końca tak jest. Świetna informacja jest taka, ja przeczytałem to na Biełsacie, że prawdopodobnie w ciągu kilku dni agencja, która kontroluje ruch lotniczy na Białorusi, straci akredytację europejską. Co to oznacza? Oznacza to, że nie będą mogli na tym zarabiać. To znaczy, że koszt tej prowokacji Łukaszenki rośnie z każdym dniem. I bardzo dobrze. I to jest ten efekt, który w momencie się musi zatrzymać. On prawdopodobnie dzisiaj jest taki już taki element, którym on musi ściągnąć na tyle, ile da, bo wie o tym, że za miesiąc, czy za 2 tygodnie tego po prostu już nie będzie możliwe. Prawdopodobnie te informacje, które dzisiaj sobie patrzymy sobie na tyle, co docierają, pokazuje, że rzeczywiście kilkanaście tysięcy osób może do nas dotrzeć, ale prawdopodobnie więcej już nie. Bo jak ja powiedziałem, znaczy on jest osaczany z każdym momentu. Oczywiście może sprzedać swoją linię lotniczą Rosji, co nie będzie dobrym ruchem, ale jakoś może tutaj działać. Znaczy, koszt dla Białorusi, znaczy tego, dlatego jego niezależności od Rosji, na której też Polsce zależy przecież w jakiś sposób, tak gigantycznie rośnie, że on będzie musiał w pewnym momencie dokonywać jakiekolwiek wyborów. Rozumiesz, ci analitycy Białorusi też mu pokazują, panie prezydencie, koszt tej naszej działań na granicy gigantycznie rośnie, ponieważ niech pan zobaczy. Wydawało nam się, że to się nie wystanie, a to się dzieje. Za chwilę nasza agencja lotnicza nie będzie miała akredytacji. Nie będziemy, to jest kilka milionów. To jest mniej więcej, znaczy teraz już koszt z tego, co on sam podaje, to jest 10 milionów euro miesięcznie, prawda? Jeżeli dojdzie teraz ta sytuacja, to jest kolejne miliony euro, czyli on zaczyna więcej tracić, także to państwa, nie prywatne kieszenie, ale sobie musi zdawać z tego sprawę, co się dzieje, czy to się po prostu da wszystko w tym państwie utrzymać. Czyli te działania, które są podejmowane, bardzo fajnie, to jest właśnie ten bardzo dobry kierunek. Kolejny element to jest zabezpieczenie fizyczne tym murem. Ja nie lubię muru, bo wiem o tym, że one nie działają. Tak? Znaczy, nie znam żadnego muru na świecie poza koreańskim i może izraelskim, który w jakiś sposób funkcjonuje, ale on opóźnia. To jest jasność. Na pewno wybudowanie takiego muru daje nam sytuację, w której to szukamy innych ścieżek. Ona przejdzie przez Ukrainę. Jak rozumiem, też ostatnia informacja, nie mówię, że to ja na pewno powiedziałem, ale kiedy powiedziałem o tym kilka tygodni temu, przepraszam, może nie kilka, ale 1,5 tygodnia temu, czy 2 tygodnie temu, że jeśli ten mur powstanie, to pójdzie szlak przez Ukrainę, bo my go znamy z poprzednich czasów, to natychmiast pokazało się, że wybudujemy również mur na Ukrainie. Ja nie wiem, czy jest dobry pomysł, ale powiedzmy jakaś taka sytuacja, taka reagowanie ad hoc na sytuację bez jakiejś większej logiki, tutaj z nim mamy do czynienia. Czyli z jednej strony rzeczywiście podejmuje rząd działania, które są ok, moim zdaniem nie chcę, absolutnie będę krytykował, za działania dyplomatyczne. Mam nadzieję, że wsparcie, moim zdaniem to jest bardziej Unia Europejska niż nasze działanie, ale jeżeli my poprosiliśmy Unię, żeby to zrobili, Unia może tak się do tego nie przyzna, bo nie chce palić swoich kanałów i to jest ok, ktokolwiek to zrobi. Czy to zrobił minister Jabłoński, czy zrobiła to służby niemieckie przez Unię Europejską, nie ma to żadnego znaczenia. Mamy efekt taki, że Irak się zdenerwował i robi to, co robi. Jeśli chodzi o kwestie dotyczące tej agencji lotniczej na Białorusi, to też wątpię, żebyśmy my byli sami, czyli nasze służby dałyby tutaj radę, ale jeżeli rzeczywiście Unia Europejska, cała Europejska Agencja Lotnicza powie o tym, nie macie akredytacji, słuchajcie, to jest bomba atomowa. To jest naprawdę bomba atomowa, bo to jest, ja bym powiedział trochę tak, to jest trochę jak podatki u Al Capone.
prawda? Znaczy trzeba, jeżeli nie da się zrobić tego w sposób bezpośredni, to trzeba szukać innych rozwiązań, których efekt będzie ostatecznie nie dla nas pozytywny. I jakby moim zdaniem nasza cała dyplomacja powinna się skupić na tym. Co jeszcze? Tak jak ja już o tym mówiłem i pisałem parokrotnie, ale może też to powtórzę. Mamy na uniwersytetach, mamy również w firmach naszych, które funkcjonują na różnych rynkach, no co najmniej kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset osób, które mówią płynnie w pasztu, arabsku, persku i tak dalej. Dlaczego my nie jesteśmy aktywni na wszystkich forach internetowych? Ja nie widzę tam specjalnych komentarzy. Czasami ktoś sam z nas opublikuje jakieś zdjęcia, prawda, i pokaże, że tak nie jest. Natychmiast jest trollowany przez tysiące osób, prawda? Moim zdaniem to powinno być, przeproszeniem, farma troli finansowana przez Rzeczpospolitą Polską po to, żeby dezinformację kasować po tamtej stronie, pokazywać te zdjęcia z granicy, pokazywać te dzieciaki, które są, jednak są, powiedzieć o tym, że słuchajcie, my jesteśmy państwem zamkniętym, jest prowokacja, nie przejdziecie, nie przejdziecie, bo za wszelką cenę powinniśmy jednak zmniejszyć ten kanał i odciąć to również ten element finansowania reżimu Łukaszenki dzisiaj przez tych biednych ludzi, którzy oszukiwani znajdują się w pewnym momencie w Mińsku, a następnie są transportowani na granicę. Czy oni wszyscy nie wiedzieli? Nie wiem. Nie wiem. Natomiast na pewno duża część z nich, tych, którzy gdzieś tam się znajdują, widać, że oni byli oszukiwani, a my tak naprawdę nic nie robimy, żeby im tą wątpliwość, żeby zasiać w nich wątpliwość, że to nie będzie takie proste, jak mówią im biura podróży w ulotkach, które są im dawane w Iraku, Pakistanie czy dowolnym innym państwie. A więc wydaje mi się, że tutaj mogłoby podjąć masę różnego rodzaju działań, dużo tańszych niż 1,5 miliarda czy 1,6 miliarda na granicę. Jeżeli ma być ten mur budowany, powiedziałem, niech on będzie budowany. Okej, okay, jeżeli ma jakiś tutaj sens tego muru, trudno, opóźni migrację, znaczy na szczęście opóźni migrację, ale on tutaj tak nie zadziała. Ale wydajmy te kilkadziesiąt milionów, jeżeli mamy tyle pieniędzy, na tą działalność taką dezinformacyjną, tak zwaną białą politykę międzynarodową. Nie mówimy o białym wywiadzie, tylko mówimy o takich hipotetycznych działaniach, które by nawet spowodowały. Robili to wszyscy przed nami, żeby próbują zatrzymać kanał migracji. Robili to Grecy, Hiszpanie, Włosi przecież, dogadując się również z Libijczykami, co im nie końca poszło, ale były te działania przecież robione, moglibyśmy z tego skorzystać. Ja się cieszę, że tutaj pewien namysł jest i te działania są podejmowane, ale proszę, więcej, bo to jest dobry kierunek, tylko jednocześnie pokażmy tą twarz humanitarną. Ci, którzy są, którzy się dostają na terytorium Polski, nie wywalajmy ze szpitala w Białymstoku czy w Hajnówce, bo to jest niegodne człowieczeństwa i musimy się tym odróżnić od Łukaszenki. Pomóżmy tym ludziom, bo mamy na to kompetencje, mamy miejsca w ośrodkach dla uchodźców, jeżeli nie będą mieli szansy na uzyskanie ochrony międzynarodowej, bo po prostu im się nie należy, to mamy systemy dobrowolnych powrotów sponsorowanych przez Unię Europejską. Dogadajmy się z tymi państwami, do których oni mogą wrócić i ich damy radę sobie, żeby oni po prostu do tych państw wrócili. Da się to zrobić, wiem, że to jest skomplikowane, ale to nie jest żaden specjalny roller coaster, którego nie da się opanować intelektualnie, finansowo i politycznie. W naszej rozmowie pojawia się Unia Europejska, zasadnie, ponieważ to jest granica Unii Europejskiej, ta, o której mówimy. Powiedz, dlaczego PiS nie chce tutaj wpuścić choćby Frontexu, to można się domyślać, bo to jest pewnie kwestia naruszania ich suwerennościowej mentalności, ale powiedz, co by nam Frontex i takie szerokie działanie europejskie zmieniło? Już częściowo odpowiedziałeś. No ja akurat słyszałem, że to Litwa była bardzo aktywna i że te interwencje na miejscu z władzami, rozmowy z władzami Iraku, podobno takie same toczą się z Syrią, to były na wniosek Litwy, żeby ograniczać. No z Afganistanem jest to trudne, no ale tutaj nie mamy własnej dyplomacji, to też trzeba na boku powiedzieć, własnej kompetentnej dyplomacji, więc Unia Europejska by się przydała. W czym nam jeszcze mogłaby pomóc w tym kryzysie granicznym? Znaczy, pamiętajmy, że dyplomacja europejska to jest trochę humbug. Mówimy o dyplomacji państw członkowskich Unii Europejskiej, która jest bardzo głęboka współpraca między poszczególnymi państwami członkowskimi i Unia może w pewien sposób to troszkę koordynować. Ja bym nie wtrącał tutaj specjalnie Unii Europejskiej. Znaczy, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, tak jak powiedziałeś słusznie, jest to granica zewnętrzna Unii Europejskiej, a więc takie państwa jak Niemcy, Francja, Holandia, które mają silnie rozbudowane interesy na tamtym rejonie
świata mogłyby nam tu pomóc. Ja zawsze mówię również o Wielkiej Brytanii. Dlaczego Wielka Brytania jest potentatem w tych regionach, jeśli chodzi o dyplomację? Moglibyśmy z nimi się dogadać również po to, żeby to zrobić. Nie wątpię, żeby nie chcieli w tym przypadku nam pomóc, bo też na pewno chcieli budować sobie dobre relacje po Brexicie. Tam też są przecież sensowni ludzie, którzy myślą nie krótkookresowo o Brexicie, tylko długofalowo o współpracy po to, żeby to się ułożyło. A więc moim zdaniem można było również to zrobić. Co to jest Frontex? Frontex to jest tak naprawdę kilka tysięcy na całe Unii Europejskiej urzędników, którzy nie są urzędnikami frontowymi, prawda? To nie są tak, że nagle my weźmiemy jakichś ludzi z jakiegoś hipotetycznego obozu. Jarosław Kaczyński tym nas straszył, że tu będą chodzić w niemieckich mundurach ci z Frontex. To bzdura kompletna. Znaczy na pewno możemy, sensytywność tego jest jakaś jasna. Ja bym powiedział następującą sprawę. Jeżeli tak strasznie nie chcemy tych Niemców na polskiej granicy, co ja nawet jakoś mentalnie jestem w stanie zrozumieć, to niech to będą Hiszpanie. No kogo lubimy w Europie? Marcin, kogo lubimy w Europie? No to jest państwo, którego... My lubimy Polacy, wielu, ale obecna władza ma problem z lubieniem kogokolwiek. Węgrów. Węgrów lubimy? Dobra, niech będą Węgrzy. Bierzemy Węgrów w ramach Frontexu, i oni są u nas, prawda? Możemy wziąć różne bardzo państwa. Państwa, których nie mamy chyba negatywnego stosunku do Portugalczyków. Ja nie wiem, jak moim zdaniem, zapytając Polaka, jaki ma stosunek do Portugalczyków, no to myślę, że powie, że jest mu obojętny. No to niech ci Portugalczycy przyjadą, nie wiadomo w jakiej liczbie, prawda? Tylko co będzie, jaki uzyskamy efekt? To, że ci Białorusini, którzy są po drugiej stronie, nie będą mierzyli się tylko i wyłącznie z Polską Strażą Graniczną, tylko na przykład żołnierzem ze służby granicznej portugalskim, prawda, który będzie nieuzbrojony. Oczywiście to jest kwestia uzbrojenia, to jest kompletnie inna rzecz, prawda? To jest kwestia, czy mogą mieć broń. To się da rozwiązywać zgodnie z odpowiednimi paragrafami prawa, prawda? Ale to będą ludzie, którzy będą trochę obserwatorami tego miejsca, ale będą mogli zaświadczyć, tak? Że to jest tak naprawdę to, co się dzieje jest prawdą, i w pewien sposób też przenieść trochę ten nie chcę powiedzieć, siłę ciężkości trochę na całą Unię Europejską. Ja myślę, jak gdybym szefem Frontexu dzisiaj, to bym powiedział, bym codziennie rano wstawał i pomyślał, że oby nie było SMS-a od Polski, że mamy jechać na granicę białoruską, bo tam się dzieje dramat, tam jest kryzys humanitarny. I po co mi się w to wszystko wpierdzielać, za przeproszeniem? Jeżeli oni nie chcą, tym lepiej dla mnie. Bo w tym momencie, jeżeli ja będę musiał, jeżeli by również Frontex musiał dokonywać tych pushbacków, no to wiecie, co się dzieje. To jest w momencie poważny problem również dla Frontexu. Dzisiaj robią to polskimi rękami. Gdybym był ministrem spraw wewnętrznych Rzeczpospolitej Polskiej, to bym codziennie wysłał SMS do Frontexu, kiedy będziecie. Prawda? No bo to jest jakby ta gra, która nam jest bardzo dzisiaj potrzebna. Niech to będzie 20, 50, 100, ilu tam ludzi, którzy będą, ale możemy powiedzieć, to jest europejska granica, mamy zaangażowanie Frontexu, Rapid Border Intervention Teams, czyli specjalny mechanizm takiej sytuacji. Ja bym powiedział jeszcze, co tydzień bym poprosił szefa Frontexu i szefową takiego Europejskiego Biura do Spraw Azylu, żeby przyjeżdżali i patrzyli, co się dzieje. I rozmawiałbym z nimi, pokazywał sytuację, woził ich na granicę i tak dalej, i tak dalej. Co więcej bym zrobił, bym za chwilę poprosił o wyselekcjonowanie z największych dzienników z Europy i ze Stanów Zjednoczonych i z dowolnego innej Australii czy Nowej Zelandii ekipę, która po prostu by pojechała. Nawet by mi dał ochronę z żołnierzami, żeby nie było żadnej prowokacji. Pokazał mi, jak to wygląda. Zobaczcie, pokażcie światu, z czym my Polacy się borykamy. Z jakim łobuzem mamy do czynienia za granicą. To się nie dzieje. Ja nie mogę tego zrozumieć, dlaczego. Prawda? Bo byśmy w tym momencie trochę wygrali tą wojnę dotyczącą opinii publicznej. Dlaczego? Ponieważ w dużej części, jak czytam gazety, czytam, oglądam programy na różnych mediach, tam niestety wygrywa narracja Łukaszenki, pokazująca, że to my jesteśmy tymi złymi, bo my nie pozwalamy tym dzieciom się dostać i zaopiekować, tylko wywalamy ich na granicę. To jest straszny obraz. Gdybyśmy umieli wygrać tą wojnę, byśmy naprawdę mogli w tym przypadku, może nie zyskać, bo tu ciężko powiedzieć o jakimkolwiek zysku, ale obronić się przed tą wojną informacyjną, która do nas jest sączona. A więc ja bardzo doceniam Straż Graniczną. Ja uczyłem Straż Graniczną przez wiele, wiele lat. Taki jest specjalny ośrodek szkoleniowy w Koszalinie. Wielokrotnie byłem tam, rozmawiałem ze strażą, uczyłem ich, pokazywałem im różnego rodzaju aspekty. Uważam, że to są naprawdę fajni ludzie, i kobiety, i mężczyźni, bo to jest bardzo też taka fajna służba, która ma większość mężczyzn oczywiście, ale również bardzo dużo kobiet, bo to jest kwestia sensytywności kobiety, prawda? Tutaj wiadomo, że strażnik graniczny nie może
z powodów kulturowych chociażby, prawda, przesłuchiwać kobiety, prawda, muszą być to kobiety strażniczki graniczne, także naprawdę to jest super wyspecjalizowana służba, która dzisiaj jest w bardzo trudnej sytuacji, ja im nie zazdroszczę, tak, to jest, z tego co wiem, docierają do mnie coraz więcej tych sygnałów, że oni się po prostu też nie radzą sobie powoli już też tak po prostu psychologicznie, ja ich doskonale w środku rozumiem, bo nie byli na to nigdy przygotowywani na coś takiego, prawda, i też byłoby dobrze ich wspomóc tym Frontexem, innymi osobami po to, żeby było, po prostu im było trochę łatwiej, tą strasznie trudną służbę prowadzić. No i dla mnie oczywiście jeszcze ta kwestia, grupa granica, medycyna granicy, to nie są, przepraszam, nie wiem, służba ukraińska, przepraszam, białoruska czy rosyjska, to są po prostu ludzie, którym prawa człowieka, kwestia humanitaryzmu leży najbardziej na sercu i ja się strasznie cieszę, że Polska ma takich ludzi, których po prostu bezinteresownie chcą po prostu pomagać ludziom, którzy są w potrzebie. Ale, tak? Ale oni są traktowani przez polskie władze jako wrogowie. Ja też, ale ja też jestem traktowany tak. Ja też jestem tak traktowany, bo to, co mówię, jest odbierane przez władze Rzeczpospolitej Polskiej jako działanie na rzecz. Ja przez wiceministra spraw zagranicznych na jednym z Twitterów to są nazwane, że gram w grę Łukaszenki, że jestem elementem wojny hybrydowej Łukaszenki, czyli jestem zdrajcą Rzeczpospolitej Polskiej. Tak? Znaczy, że jestem, znaczy to, co mówię, rozumiem, że ten inny punkt widzenia, ale w interesie Rzeczpospolitej, absolutnie, mówiąc o tym, że granica musi być strzeżona, że to jest atak Łukaszenki, tylko i pokazująca inne możliwości, jak można ten problem rozwiązać, natychmiast jest mi przyklejana łatka, nie wiem, jak zdrajcy narodu tak naprawdę. No, do czego my doszliśmy, tak? Ja nigdy nie nazwę moich kolegów, koleżanek z uczelni również, którzy dzisiaj są urzędnikami rządu, w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, tylko zdrajców narodowych. Nie. Ja uważam, że oni są w błędzie. Znaczy nie, analitycznie popełniają błędy, ale nie są zdrajcami. Tak interpretują to i w imię interesu Rzeczpospolitej tak to robią. Doceniam to, nie rozumiem tego. Doceniam to, ale nigdy nie nazwę ich, że działają na rzecz Łukaszenki. Naprawdę nigdy tego nie zrobię. I chciałbym, żeby również mnie tak nie nazywano. Ale bardzo łatwo ci się taką łatkę sobie przykleić, tak? Jeżeli mówisz inaczej niż rząd, znaczy jesteś zdrajcą i wszystko to, co opowiadasz, to jest bierzesz pieniądze od Łukaszenki. Błagam nie, bo jeżeli tak będziemy myśleć, to nigdy już nie będziemy mieli jakiejkolwiek debaty, tak? A więc jakby bardzo, bardzo mocno przed tym przestrzegam. Czyli w mojej analizie ja się mogę się mylić? Mogę. Ale mam tylko i wyłącznie informacje z tego, co mam, tak? Wydaje mi się, że logicznie to, co mówię, nie popełniam zbyt dużo błędów, bo mówię, mam doświadczenie 25 lat historii, analizy, przeczytania już tam tego książek, rozmowy z tymi ludźmi, szkolenia Straży Granicznej. Ja nie jestem osobą, która spadła z nieba tutaj, nagle mówi o migracjach, tak? Tylko mam jednak ileś tam backgroundu takiego, który może pokazać, że jednak jakąś tam wiedzę na ten temat mam. Nie chcę się chwalić, bo to jest absurdalne, tylko chcę pokazać o tym, że jeżeli ktoś inaczej troszeczkę mówi, to natychmiast jest mu przyklejana łatka. Ja nie chcę tej łatki. Ja chcę tylko i wyłącznie, żeby to, co mówię, było potraktowane serio. No i mam coraz więcej świadectw tato, nikt mi tego nie przyzna, że to, co mówię, trafia jednak pod strzechy i jakoś tam w jakiś sposób jest może słuchane i jakoś może ktoś tam będzie mówi, wiecie co, my tego Duszczykowi to nigdy nie powiem, że on ma rację, ale może w tym, co on tam mówi, to może trochę racji jest. Zróbmy to. Zobaczmy, jak to zadziała. Jeżeli tak jest, to super. To znaczy, że opłaca się mówić. Słuchaj, jesteś medium, więc zasada, że opłaca się mówić, absolutnie w medium obowiązuje. Maćku, bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że wiele nam rozjaśniło. Mam nadzieję, że nie ostatnie i nie tylko na ten temat. Znaczy, jeżeli Marcinie, jeszcze można jedną rzecz, dobrze? Mogę jeszcze? Jedną rzecz? Bo wydaje mi się, że kluczowa tutaj z punktu widzenia jeszcze, żebyśmy nie domknęli tego obrazu. Pamiętajmy o tym, że mówimy tak naprawdę rzeczywiście o kilkuset czy o kilku tysiącach osób, nawet o kilkunastu tysiącach, ale w przeciągu ostatnich 4 lat Polska stała się krajem imigracyjnym. Przyjęliśmy na nasze terytorium 1,5 miliona obywateli z zachodniej granicy, głównie Ukraińców, ale również Białorusinów, prawda? Do tego, jeżeli spojrzymy sobie na statystyki zezwoleń na pracę, zezwoleń na pobyt, to w ostatnich kilku miesiącach, tak? Bo mamy dane chyba do lipca, z tego co pamiętam, mamy 7 tysięcy Hindusów, którzy trafili do Polski legalnie i pracują w polskich przedsiębiorstwach, mamy do czynienia z tysiącem Etiopczyków i mamy 100 obywateli Republiki Demokratycznej Konga. Czy ktoś z Państwa słuchaczy wie, gdzie jest Republika Demokratyczna Konga? To jest jedna z najbiedniejszych państw, jedno z państw, których ci ludzie przechodzą. Mamy Gambijczyków, mamy naprawdę ileś tam ludzi, którzy trafili legalnie na nasze terytorium. Funkcjonują, pracują w naszych przedsiębiorstwach,
jeżdżą na Uberach w różnych miejscach, tak? I nic się specjalnego nie dzieje. A więc musimy też tą drugą stronę pokazać, że Polska, z jednej strony budujemy obraz granicy, a z drugiej strony mamy obraz tej legalnej migracji. Ja bym bardzo chciał, żeby ta legalna migracja była w 100% realizowana, ale jeżeli zbudujemy ten obraz migracji taki, jak dzisiaj budujemy, to nie poradzimy sobie później mentalnie z tą sytuacją i może nam dochodzić do sytuacji, której byśmy naprawdę nie chcieli. A więc musimy patrzeć na, to równanie trochę z dwóch stron. Z jednej strony granica, koncentrujemy się na tym, ale z drugiej strony również to, co robimy legalnie i co nam się naprawdę świetnie udaje i w tym kierunku powinniśmy iść. Nie zbudujmy negatywnego obrazu migracji i migranta, bo później się z tego nie pozbieramy i to będzie bardzo szkodliwe dla nas. To jest taki mój apel na koniec. Bardzo dziękuję za ten apel. Naszym gościem był Maciej Duszczyk. Kłaniam się, dobrej reszty wieczoru. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.